No. Jakiś szerszy. Oliwier i Olga, no. No cześć, witajcie. Ja dzisiaj się witam z wami, słuchajcie, z Kartuz. Hej. Zobaczcie, no Kartuzy się ogłaszają stolicą Kaszub. Ja zawsze mówię, że okej, Kartuzy niech są stolicą Kaszub, ale Kościerzyna jest sercem Kaszub bez wątpienia. Jechałam tutaj z Aleksem, ale Aleksa go zostawiam i wracam do domu. Aleks zaczyna, słuchajcie, szkołę jako mechanik samochodowy. I byliśmy dzisiaj właśnie tutaj w kartuskim cechu załatwić wszystkie no, niezbędne dokumenty. Także Aleks będzie miał praktyki w warsztacie samochodowym z prawdziwego zdarzenia. To jest Aleksego marzenie. Taką sobie szkołę wybrał, taki kierunek, to chciał robić. Więc ja jestem bardzo zadowolona, że wszystko się udało i poszło po jego myśli. To jest najważniejsze. A mamusia będzie wspierać synka. Aleksego kask już tutaj zamontowałam. Mam go na taką siateczkę przymocowaną. Nie jest to za stabilne. Ale co? O, coś tam gra ciekawego. Jakiś kurcze hejno. Która jest godzina? A, 12 wybiła. No chyba jesteśmy gdzieś w centrum Kartuz. Bo ładnie tutaj gra. O, ja tu troszeczkę po chodniku jadę, ale chyba to nic. O, ja jadę pod prąd, wydaje mi się. Czy jadę pod prąd? Chyba jadę pod prąd. Bo co? O, właśnie, tak. No, już by był mandat. O. Mamy nawigację. Nowe miasto, nowa okolica, to trzeba troszeczkę, no wiecie, z uwagą jeździć bardziej. Moje ulubione kaciuby. O, i kotek. O, jaki kościółek piękny. Akurat trafiłam, słuchajcie, w południe na godzinę 12. Tam jakiś hejno grał. Nie wiem, co to jest za muzyczka w Kartuzach. Nie mam pojęcia. A tutaj dzwony biją pięknie. Ja pierdzielę, ale droga. No, ładnie tu nawet. Gdzie my jedziemy teraz? Przed pasami trzeba się ładnie zatrzymać. Ale korek, ja pierdzielę. Nie no, nie będę tam jechać. Ja się zawsze stresuję, wiecie, jak mam wyprzedzać taką kolumnę samochodów. No to nie wiem, mi się wydaje, że kierowcy zawsze tak patrzą. O, na motocyklu i się pcha na trzeciego. Z jednej strony to jest właśnie no ten cały urok jazdy jednośladem, że można no troszeczkę szybciej pokonać te korki. No, pan mi tutaj zjechał ładnie. Ja nie wiem, może troszkę pojadę sobie. Nic nie jedzie z przodu. O. Jeszcze nigdy tak nie jeździłam. Czyli co, my w prawo? Zmieścimy się? No tak, co? Ja się muszę zatrzymać, bo mi się tutaj coś nie podoba. Jedziemy gdzie? Na Brodnicę. Dobrze, dobrze. Ja potrzebuję nawigacji tylko, żeby stąd wyjechać, bo no nie znam karty praktycznie w ogóle. Słuchajcie, jest sprawa. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie guziczek subskrypcji. Ale brudne. No nieźle. Niekoniecznie. Nikogo nie zmuszam, ale
Jeżeli nic was to nie kosztuje, to kliknijcie subskrypcję, no. Bardzo dziękuję. No, tak. Stópkę trzeba najpierw złożyć, potem bieg się wrzuca, dziewczyno. No trasy tu są, słuchajcie, rewelacyjne po prostu. Ja go nie podniosę. Ale się uderzyłam. Siema. No. Poproszę. Kurczę, ja go nie podniosę. Teraz cicho wyłączyć ten zapłon. No stanęłam na stopie. Aha. I po prostu tu jest taki spadek, widzisz, no, duży i nie dosięgnęłam nogą, bo mam je bardzo krótkie. No. Dwójkę damy radę, nie? Ach, kurczę, poczekaj, nie wiem gdzie chwycić. O. No 220 kilo, wiesz? Czekaj, weź przytrzymaj tutaj jak możesz. Ja cię kręcę. Kurwa, z takim sprzętem jeździć nie boisz? Wiesz co, no ogólnie to nie, ja już jeżdżę parę lat. No. Ale takie paciaki się czasami zdarzają, no. Ale chyba tak się nie stało poza tutaj. No wiesz, one, te gmole są specjalnie, żeby tam się nic nie stało. No. Dalej poważnego. Ja cię kręcę. Ja muszę śmigać, bo my się tam... Ja ogólnie nagrywam vloga, no, na YouTube'a. Czy mogę... No, cię pokazać? No. Ja mam na imię Olga. Ja Oliver. Także ja ci bardzo dziękuję za pomoc. Spoko, no. No, no fajnie. Śmigaj dalej. No dzięki, miłego dzionka, na razie. Ja cię kręcę. Co za numer. Aha, teraz co ja muszę zrobić? Luz wrzucić. No, świeca się zalała. No nic. Ja pierdzielę! Nie chcę do domu. Widzicie to? Jak to się znalazło mi w kasku? Ja poczułam, jak się odbija mi od kurtki gdzieś pod brodą. I wleciało do góry. A ja tu przecież mam to zabezpieczenie. Co to jest? Jakiś bąk. Nie jest szerszeń. Jakiś trzmiel, bąk, nie wiem co to, pszczoła to nie jest na pewno, osa też nie, no szerszeń też nie. Wypadł, tu leży. O, widzisz, biedaczku. Ojejku. No przykro mi. Czy ja dojadę do domu w ogóle? Tu się na szczęście nic nie stało, on jakoś, no nie chciał mnie odpalić po tej glebie, on zalał się pewnie, świece się zalały. Bo sam zgasł, automatycznie na ten zapłon wyłączyłam. Tu mam obrysowane, tu mam obrysowane. Ale to tam nic. Tu się nic nie stało. Gmole jak zwykle po tej stronie oczywiście oberwały. No ale nic innego na szczęście. No i lusterko się przekrzywiło. Co za numer, no. No a wiecie co tam się stało na tym stopie, nie? Kurczę, no. Ludzie, róbcie te drogi tak, żeby Olga mogła bezpiecznie stawać na skrzyżowaniu. No wiem, że to jest moja wina. Powinnam patrzeć, bardziej być skupiona po prostu.
na tym, gdzie dojeżdżam, zwłaszcza, że mam krótkie nogi, no. Krótkie nogi, dobra, po prostu jestem niska, okej? Okay? Po prostu sama powinnam ocenić teren, skupić się na tym, co robię, gdzie dojeżdżam, do skrzyżowania, czy gdziekolwiek, gdzie powinnam, no nie wiem, dotrzymać się, stanąć, poszukać jakiegoś, no, podparcia bezpiecznego pod nogi, nie na żadnym, wiecie, zjeździe, z górki czy coś, gdzieś jakaś dziura wyrwa. No powinnam patrzeć i się skupić, a nie. A teraz byłam troszeczkę taka, wiecie, rozemocjonowana. O, będzie śnieg jak smog. Ale w co ja walnęłam, skoro ja leciałam w prawą stronę? Nie mam pojęcia. Może ja w ten znak przydzwoniłam kolanem, co? Żadnych szerszeni, okej. Okay. Żadnych trzmieli. Żadnej gleby. Ja chcę dojechać do domu. Co za akcja. Proszę nie wlatywać we mnie. Ten podbródek tutaj mam zakryty przecież. A i tak to dziadostwo mi tu wpadło. Ogólnie to wam powiem, ja go widziałam już całą chwilę, że on tu siedzi mi przed nosem. I to jest cud, że ja nie spanikowałam i nie zaczęłam po prostu, wiecie, nie puściłam kierownicy. Sobie na chwilę, tylko żeby się poprawić, bo kamera mi spadła. Znowu coś mi wpadło, ale już tym razem zauważyłam, że to była mucha, no ale musiałam sobie, wiecie, zdjąć kamerę na dół. No po prostu ja nie wiem, co to dzisiaj jest. Jak macie jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby uchronić się przed owadami w kasku, to no to ja chętnie wszystkie rady tutaj przyjmę, bo no po prostu szok dzisiaj. Ogólnie to bardzo dziękuję koledze, który mi pomógł na tym skrzyżowaniu podnieść motocykl. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Chyba kolega miał na imię Olivier. No, widzieliście, jaki przystojny. Olivier, bardzo ci dziękuję za pomoc. Może trafisz na tego vloga kiedyś. Olivier i Olga, no. Oj, żartuję. No i co? I to wszystko na dzisiaj. I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.